Cześć kochani, nadeszła jesień i ja zapraszam Was dzisiaj na właśnie taki jesienny, troszkę z elementami lata, może jeszcze, haul zakupowy. Dlaczego z elementami lata? Bo ja dawno bardzo haulu nie kręciłam. Ostatni był chyba gdzieś pod koniec lipca albo na początku sierpnia, więc mam jeszcze takie rzeczy, które kupiłam po tamtym haulu i też je Wam dzisiaj pokażę. To, co już pokazywałam w innych firmach, czyli na przykład torebki Melissa, buty z Axie, tego pokazywać znowu nie będę. Jak chcecie, to możecie sobie tamte filmy obejrzeć. One będą w opisie i w linkach, które się będą tutaj pojawiały. Także zaczynamy! Tradycyjnie zacznę od butów. Jakiś czas temu moje kuzynki z Anglii wysłały mi buty, 4 pary butów, które przez wcześniejszy czas kupowałam właśnie przez brytyjski eBay i wysyłałam do nich, bo wiadomo, przesyłka do Polski to jest po prostu gigantyczna kasa, więc stwierdziłam, że będę wysyłała do nich i po jakimś czasie, jak mi się parę par zbierze, to właśnie one prześlą mi je do Polski. I tak też się stało. I dzisiaj pokażę Wam 4 takie pary, które mam właśnie z eBaya brytyjskiego i jedną parę, którą kupiłam chyba z miesiąc temu około. Także buty. Pierwsze buty to jest taki typowo jesienny model Melissa, bo oczywiście Melisy królują na Szulof, jakże mogłoby być inaczej. Wszelkie gumowe, melflexowe buty to zawsze tutaj znajdziecie. I to jest model z zeszłorocznej kolekcji. To są takie botki, butki, sztyblety, nie wiem jak chcecie to je nazwijcie, na obcasie w granatowym kolorze. One, pamiętam, były popularne w tamtym roku. I występowały właśnie w kilku kolorach, granatowym, beżowym i czarnym. I ja te moje Melissy w ogóle dorwałam za 20 chyba funtów albo 25 funtów, bo to są sample. Sample to są takie próbne modele, które są na przykład wysyłane do sklepów w celach prezentacyjnych, ale generalnie one niczym się nie różnią od zwykłych Melis. Mogą mieć troszeczkę inaczej technologicznie coś rozwiązane, na przykład jakieś szycie z innej strony, coś takiego. Ale to jest, umówmy się, taka pierdołka. Więc na eBayu czasami właśnie można znaleźć sprzedawców, którzy sprzedają sample. Sample są zazwyczaj w rozmiarze 37, więc dla mnie żyć nie umierać, bo to jest tak w przerażającej mierze mój rozmiar Melis, jeżeli chodzi o obcasy i częściowo buty płaskie. I właśnie to jest numer jeden. Te buty wyglądają mega. Nie mówiłam o nich, ale widzieliście je już w którymś z moich ostatnich filmików, chyba o jeansowych kurtkach. Jak chcecie, to sobie zobaczycie tutaj. I one są prawie idealne, bo mają dosyć niski obcas, oczywiście są wodoodporne. Przez to, że są matowe, nie błyszczące, to nie wyglądają tak do końca może kaloszowo. I ja w nich bardzo lubię śmigać, ale mają dla mnie jedną wadę, bo ja zawsze jakieś wady wynajdę, jak coś sobie kupię. Przecież jakże mogło być inaczej. To, że one są totalnie sztywne, widzicie, one się w ogóle nie zginają, więc tu jest sprawa podobna trochę jak w butach Martens, że ta część jest sztywna, więc jak idę, to mnie tak trochę podbija do góry. I przyznam szczerze, że to nie jest może do końca tak idealnie wygodne. Także to jest numer jeden. Ja mam rozmiar 37. Te buty możecie jeszcze gdzieniegdzie kupić. Możecie popatrzeć właśnie na eBayu, bo ja to często mówię, że bardzo fajnie, tanio można kupić rzeczy na eBayu. Czy na tym polskim, czy właśnie na brytyjskim. Ja buszuję głównie na brytyjskim, bo tam jest najwięcej Melis i Regular Choice'ów. Drugie buty, które kupiłam, to jest ten klasyczny model Lady Dragonów. Ja już mam Lady Dragony w kolorze chyba mango, takie żółte z czerwonym sercem. Mam błękitne z różowym sercem. I właśnie te najbardziej popularne, nudziakowe kupiłam sobie jakiś czas temu przez brytyjski eBay. Te buty kosztowały jakieś, nie wiem, 50-60 funtów, także to jest i tak dużo taniej niż one chodzą, tak na dobrą sprawę, w takiej cenie sklepowej. To są buty z drugiej ręki, bo ja też takie kupuję, nie mam przed tym oporów. Ja mam je w rozmiarze 37. Też robiłam film o tych butach przy tych poprzednich parach, także też możecie się więcej o nich dowiedzieć. W tym momencie, tak jakby tutaj w tym filmie, tylko je pokazuję. I to są oryginały, co łatwo rozpoznać po ułożeniu tych elementów. Te dwa emblematy są zawsze skierowane, pamiętajcie, w jedną stronę. Napisy są ułożone w ten sam sposób. Mamy tutaj zawsze 4 dziurki z takim niestożkowatym, nieokrągłym, tylko takim, powiedzmy,
walcowatym zapięciem. Trzecie buty to jest mój ukochany model i to też są sample. To jest Melissa Bohemia. Pamiętacie, wiecie, że ja mam takie czarne i jak tylko zobaczyłam, że te w tym różowym kolorze też właśnie na eBayu są na sprzedaż, to od razu je kupiłam. I one kosztowały też jakieś 20 funtów może, więc nie była ziemia w porównaniu do tego, za ile można je było kupić i za ile tak na dobrą sprawę kupiłam te czarne, bo to jest około 100 zł. Więc takie jeszcze różowe. I to są buty z kolekcji Melissa i Aleksander Herkowicz. Dla tej kolekcji charakterystyczne są właśnie takie tłoczenia kwiatowe, niesamowite. Pamiętam, jak ta kolekcja weszła po raz pierwszy, to ja byłam nią zachwycona i w dalszym ciągu jestem. Także to są też buty jedne z najwygodniejszych, jakie mam na lato. Uwielbiam, uwielbiam. Generalnie ten model. I ostatnie moje eBayowe buty to jest taka perełka. To są buty Irregular Choice, dokładnie perełka, dosłownie nawet. Ale to są buty z kolekcji z 2012 roku, których wtedy nie kupiłam, a potem za Chiny Ludowe nie mogłam ich dostać, nikt ich nie chciał sprzedać itd., itd. I w końcu też parę miesięcy temu udało mi się je kupić na eBayu i jestem przeszczęśliwa, bo kupiłam je nowe po prostu. Ktoś je miał, nigdy nie założył i w końcu sprzedał. I to jest prześwietny model właśnie. Te buty mieli jeszcze w wersji na koturnie, ale ja stwierdziłam, że wybiorę sobie właśnie takie płaskie. I one są takie, wiecie, wiecie jak to Irregular Choice robi. Jedni mówią, że to już kicz, drudzy mówią, że to jest na granicy kiczu. Ja jestem w tej drugiej grupie i bardzo te buty lubię. Jeżeli lubicie Irregular Choice, to też Wam polecam właśnie sprawdzać brytyjski eBay, bo to jest brytyjska firma i tam możecie trafić na te fajne, starsze modele. Także to są ostatnie buty angielskie, że tak powiem. I ja mam rozmiar 38. A tak w ogóle ostatnie buty, które Wam dzisiaj pokażę, to są buty, które kupiłam też chyba około miesiąca temu na bardzo dużej przecenie w jednym z polskich sklepów odziwo internetowych. I to są bardzo dziwne buty, takie brzydkie powiedziałabym, ale coś mnie w nich urzekło. I to są buty Melissa Wonder. I co jest ciekawego w tych butach? One mają gigantyczną platformę i wydawałoby się dosyć wysoki obcas, ale tak na dobrą sprawę ta platforma kończy się tutaj. Więc ten obcas, tak w wyczuciu, przy chodzeniu, on ma może 3 cm, coś takiego. Więc są też bardzo wygodne. Bałam się, że będzie mi tutaj stopa wystawać, paluchy wyjeżdżać, ale tak się nie dzieje, bo po prostu mają jakoś, w taki sposób obciskają stopę, że stopa się trzyma, nie obciera, przynajmniej na tyle, na ile w nich się poruszałam. I też, kurczę, strasznie żałuję, że zrobiło się tak zimno, bo myślałam, że jeszcze ten wrzesień będzie fajnie ciepły i będę mogła w nich trochę pośmigać, no ale niestety jak na razie pośmigałam w nich po domu. No nie wiem, zobaczymy co będzie, już się wrzesień kończy. Może akurat jeszcze się przydarzy taka pogoda, że właśnie do takiej lżejszej, cienkiej, może nie cienkiej, ale zwiewnej, długiej sukienki będę mogła je założyć i będzie okazja. I tutaj mam rozmiar 37. Ok, kończę w takim razie o butach, a teraz Wam pokażę torebki. Mam dwie torebki, które dzisiaj chcę Wam pokazać. Pierwsza torebka to jest takie malutkie puzderko, portfelowa torebka, mniej więcej coś takiego. To jest marka Nicole Lee i to jest taka amerykańska marka, która działa od 2004 roku. Na tej torebce może tego jeszcze nie widać, ale na drugiej zobaczycie, że te torebki są totalnie odjechane. To jest coś pomiędzy Love Moschino, Desigual, co by tu jeszcze podpiąć? No coś takiego. I Irregular Choice może troszeczkę. Też możecie sobie wejść na ich stronę, to jest wszystko w opisie i poprzeglądać. I to jest pierwsza torebeczka. To jest torebeczka ze skóry ekologicznej. Tak jak powiedziałam, w tym trendzie takim mini torebek, który w tym sezonie jest dosyć mocno zaakcentowany zarówno na wybiegach, jak i w sieciówkach. I oczywiście z tym okrągłym uchwytem, tu u góry zapięciem tak na dobrą sprawę okrągłym. Czyli też taki top trend, zresztą w zeszłym sezonie też to już było. I na odpinanym łańcuszku, więc można sobie ją po prostu tak
nosić albo zamienić łańcuszek na jakiś inny łańcuszek, na jakiś paseczek i tak dalej. Także to też jest plus. I to jest, tak jak powiedziałam, jak widzicie zresztą, taka nabijana świekami nudziakowa mini torebeczka, więc do niej też nie zmieści się dużo, ale na przykład będzie świetna do takich stylizacji na jakieś imprezy na przykład, gdzie nie musimy mieć, wiecie, załadowanej torby, nie wiem, książkami i tym podobnymi rzeczami, tylko wystarczy nam jakiś portfelik, szminka, chusteczki i tak dalej. A teraz Wam pokażę drugą torebkę z Nicole Lee i szczerze mówiąc, ta mi się strasznie podoba. Tamta jest fajna, ale może nie do końca przez to, że jest mała, miałabym ją tak jakby możliwość cały czas nosić, natomiast ta jest czadowa. Ta jest po prostu czadowa. To jest taka utrzymana trochę w duchu pop-artu. Widzicie tutaj z tyłu. Troszeczkę właśnie taka lekko przykiczowana, ale w bardzo pozytywny sposób. Jak lubicie Irregular Choice, jesteście tu, znacie moją estetykę, wiecie o co chodzi. I to jest właśnie torebka też ekoskórzana, natomiast ta już jest większa, już jest bardziej pojemna i jest na takim dzwonieniu cały czas, wiecie na czym, na łańcuchu. Można ją nosić w ten sposób na ramieniu, można ją też nosić w ten sposób. A co jest jeszcze fajniejsze i dla mnie bardzo istotne przy tych łańcuszkowych torebkach, że tak jakby na samym ramieniu nie opiera nam się ten dziwny taki łańcuch twardy, tylko właśnie taka skórzana, ekoskórzana część. Także to jest torebeczka numer 2. No, Nicole Lee to jest bardzo ciekawa firma. Jak o nich czytałam jakiś czas temu, to oni rzeczywiście powstają w 2004 roku i tak jakby ich założeniem modowym jest to, żeby tą modą się bawić, żeby projektować rzeczy, nie które już są modne, tylko te, które dopiero będą. Czyli generalnie takie wyznaczanie trendów. I to są torebki znane na całym świecie, uwielbiane przez celebrytki też. Można sklepy Nicole Lee znaleźć właśnie w Mediolanie, w Nowym Jorku i tak dalej, i tak dalej. No i mamy też polską stronę tego sklepu, gdzie te torebki możecie sobie zamówić. Także taka, czadzior. Czadzior po prostu na jesień, do ciemnego płaszcza, ciemnych butów, ciemnych spodni, brzydkiego nieba zachmurzonego. Taka torebka robi takiego banana na twarzy. Teraz tak, koniec torebkowo-butowych historii i przechodzę do ubrań. Tak jak w poprzednim holu zakupowym, zauważyłyście, że tak na dobrą sprawę ja nie kupuję za dużo ubrań ostatnio. Nie wiem, może dlatego, że ja się wyszalałam strasznie na wiosnę i wtedy rzeczywiście kupowałam multum ubrań. Mam trochę taką nauczkę, bo część z nich po prostu leży, wisi w szafie i tak dalej, bo ja mam swoje ulubione. No i nie do końca w nich chodzę, więc teraz staram się ograniczać. I pierwszą rzecz, którą Wam pokażę, to są dżiny, dżinsy. To są moje pierwsze w ogóle boyfriendy. Pokazywałam je w ulubieńcach, bo jakoś tak wyszło, że ulubieńcy wyszli wcześniej niż haul zakupowy. I stwierdziłam, że nie oszczędzę ich, nie będę czekała, bo są naprawdę, to są naprawdę świetne, ukochane moje spodnie. Tak, bardzo jesienne dziury. Powiedzmy, że na ciepłą jesień są ok, natomiast no, na to co się ostatnio dzieje, nie. I to są boyfriendy z Zary. To jest model Slim Boyfriend. Slim Boyfriend. Dlaczego? Boyfriendy od jakiegoś czasu już mi się bardzo podobały, zwłaszcza jak na przykład Radzia pokazywała na swoim kanale różne boyfriendowe rzeczy, robiła też chyba film o tym i stwierdziłam właśnie, że boyfriendy to jest fajna rzecz, dlaczego ja ich w szafie nie mam. Po czym zaczęłam właśnie chodzić po tej mojej operacji i szukać jakichś boyfriendów, w których bym się fajnie czuła, ale we wszystkich takich typowych boyfriendach czułam się jak boy, po prostu. Tak jakby nie do końca ja. Więc jak znalazłam te boyfriendy slimy w Zarze, to się bardzo ucieszyłam i rzeczywiście czuję się w nich genialnie. Czuję się w nich dużo lepiej niż na przykład w rurkach w tym momencie i bardzo żałuję, że były tylko w takiej wersji mega podartej, bo nie mogę w nich śmigać teraz, jak jest na przykład 11 stopni, to znaczy mogłabym, a nie chcę po prostu, bo bym zmarzła, jestem ciepłolubna bardzo. Także to są te boyfriendy. Ja je kupiłam chyba za 59 zł czy 49 zł na wyprzedażach. Jestem z nich mega, mega zadowolona. A co jest najfajniejsze, jak przeglądałam ostatnio stronę Zary, to mają boyfriend slim właśnie. Mam wrażenie, że to jest dokładnie ten sam model, ale bez przedarć, więc w najbliższym czasie mam nadzieję, że mi się uda zahaczyć o Zarę.
i sobie te spodnie obejrzeć, bo jeżeli to są te same, tylko że bez przederć, to biorę, nawet się nie zastanawiam, bo to są mega, mega wygodne spodnie. A przez to, że są slim, to też bardziej pasują do mojej sylwetki, bo jestem raczej szczupła, bez jakichś bardziej kobiecych kształtów, więc w takich spodniach bardzo chłopięcych wyglądam jeszcze bardziej chłopięco, a te są powiedzmy tak na granicy. Także jak chcecie fajne właśnie boyfriendy, ale nie do końca boyfriendy, tylko właśnie troszkę bardziej slimowe, to zajrzyjcie do Zary. A teraz pokażę Wam jeszcze trzy shein-owe rzeczy, które do mnie ostatnio przyszły. I generalnie jestem po raz kolejny na szczęście zadowolona, bo bardzo czekałam. Pierwsza rzecz to jest sukienka, ale to jest sukienka, patrzcie jaka. To jest sukienka syrena, czyli to, co Shulof lubi najbardziej. I zawsze chciałam mieć taką kiecę, która będzie, wiecie, w takie cekiny, takie łuski, jak właśnie syrena, żeby się tak mieniło i tak dalej. Totalna sroka, wiadomo, Shulof to totalna sroka. I właśnie wybrałam sobie taką sukienkę. I tak, jeżeli chodzi o tą sukienkę, to ona może nie do końca na przykład jest dostosowana, dopasowana do mojej figury, no bo ja nie mam figury modelki, a to jest taka typowa obcisła tuba, ale stwierdziłam, że chrzanie to, chcę mieć taką sukienkę, chociażbym nie miała wielu okazji, żeby ją nosić, chociaż będę w niej wyglądała jak serdel, to chcę mieć taką sukienkę po prostu. I ewentualnie na przykład mogę nosić tą górną część, a na dół założyć jakąś taką obszerną spódnicę czy coś takiego i będzie jakoś okej. Więc sroka wzięła tutaj górę i to jest, tak jak powiedziałam, taka sukienka tuba z dłuższym rękawem, trójkątnym dekoltem i to jest miniuwa. Ja zazwyczaj miniów nie noszę. Zobaczymy, jak będzie z tym. Nawet obstawiałam, że może ją na Sylwestra po prostu sobie założę, zależy gdzie będę szła. No wiadomo, że to nie jest rzecz, którą będziecie nosić non-stop, ale umówmy się też, że no za taką sukienkę cekinową w jakimś sklepie, butiku, czy nawet w sieciówce zapłacimy dosyć sporo, natomiast na Shein to są rzeczy praktycznie tej samej jakości, a są dużo tańsze. Druga rzecz, która mi przyszła z Shein, to jest taki basicowy czarny sweter. Generalnie nie miałam takiego zwykłego swetra, może gdzieś miałam w przeszłości, nie wiem, ale chciałam coś po prostu bardzo prostego, do czego będę mogła założyć, nie wiem, zwykłą koszulkę, dżinsy albo coś odjechanego, ale żeby to było proste. I to jest taki lekko ażurowy, ale też z takiego w miarę ciepłego, powiedziałabym, i meszkowego materiału, zwykły, czarny, rozpinany kardigan, właściwie nie rozpinany, bo on nie ma guzików, rozpięty kardigan z kieszonkami na dole. Bardzo fajnie leży ten kardigan. Ja się zdziwiłam, bo widziałam komentarze na Shein właśnie osób, które sobie ten sweter kupiły i tam narzekały, że jest na przykład za mały, za ciasny, czy że za bardzo przeźroczysty, za cienki i tak dalej. I tak sobie pomyślałam, kurczę, zamówiłam po raz kolejny rzecz bez sprawdzenia komentarzy i może mi przyjść jakiś taki totalny fail. Ale jak go założyłam i zobaczył mnie mój Gracjan, to stwierdził, kurczę, jaki fajny sweter i popatrz, zamówisz z Shein, gdzie czasem przychodzą dziwne rzeczy, naprawdę dziwne i nagle przychodzi Ci coś, co po prostu idealnie pasuje, a w sklepie byś musiała się namierzyć, nie wiem, 50 swetrów i zapłacić 3 razy drożej. No i rzeczywiście tak jest, także myślę, że zamówię sobie go jeszcze w szarej wersji. Wiem, że on jest w czarnej, w szarej, w beżowej, nawet w dwóch szarych chyba wersjach, w bordowej i kaki, także to jest mój pierwszy sweter. Myślę, że następny będzie właśnie szary. Bardzo fajny. Jeżeli na przykład szukacie takiego basicowego swetra, to też macie link na dole. Spokojnie możecie sobie go zamówić. Ja mam 1,70 m, noszę 38-36 i jak widzicie, jak widziałyście, na mnie wygląda spoko, więc myślę, że bez obaw. Mam jeszcze jedną rzecz z Shein, którą też zamawiałam tak na dwoje, babka wróżyła. Albo to będzie straszna kicha, albo to będzie coś fajnego. Na modelce oczywiście wyglądało to super, ale pomyślałam, okej, to modelka. Wiadomo, że na tych chińskich stronach wszystko na modelkach wygląda super, a potem niekoniecznie. I ta ostatnia rzecz to jest taka sukienka z asymetrycznym dołem. Ona z przodu jest tuż przed kolano, a z tyłu jest dłuższa. U góry jest z golfem, taka bardzo prosta, z długim rękawem, bawełniana. Chyba bawełniana, aż sprawdzę. Bo nawet wycięłam sobie metkę już. Ale generalnie nie jest bardzo sztuczna. Ja mam M-kę
I szczerze to mogłabym mieć chyba S-kę też, ale wydaje mi się, że ta M-ka też całkiem fajnie leży. Ona jest o tyle fajna, ta sukienka, że jest luźna w miarę na całej długości. Opiera się na biuście, a potem sobie tak płynie z każdej strony i ona rzeczywiście płynie, powiewa jak się chodzi i tak dalej. Więc wygląda moim zdaniem to kapitalnie. Ja nie przepadam, właściwie to w ogóle nie noszę całkiem obcisłych rzeczy na górze, bo po prostu nie lubię tego robić. Wolę mieć luźniejsze. Zresztą widzicie mnie cały czas, tak na dobrą sprawę, na szulowie. Nie wiem, czy miałam jakąkolwiek obcisłą totalnie bluzkę, jak mnie oglądacie. Dlatego też jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. I jeszcze mam dwie ostatnie rzeczy, które Wam pokażę może i powiem. Zamówiłam sobie, wiecie, Neonails, Semilac, Indigo, wszystkie te firmy wprowadziły teraz nowe kolekcje lakierów jesienne. Wszystkie te kolekcje są piękne, strasznie mi się podobają. Ale najbardziej podoba mi się, nie ukrywam, to co Agnieszki, sroki lubią najbardziej, kolekcja Star Glow z Neonaila. I zamówiłam sobie dwa lakiery. Jeden to jest Equinox, drugi to jest Lunar. I to są takie lakiery, ja to może wyciągnę, ale pewnie nie będzie widać, zaraz Wam zrobię zbliżenie. I to są takie brokatowe, mega błyszczące lakiery, które można nakładać na inne kolory hybryd i wtedy dają różne efekty. Także bardzo, bardzo fajny. Mam dwa, ale już czaję się na kolejny z tych kolorów. Ja jestem sroką straszną. Pokazywałam Wam taki lakier z Semilaca, który się nazywał Majesty Waltz bodajże. I też ten efekt jest na tej samej zasadzie. Tamten jest świetny, ale ta kolekcja moim zdaniem cała jest przemega. Więc jeżeli lubicie błysk, lubicie takie szaleństwo dla srok, to wydaje mi się, że polecam. I w ogóle zrobię Wam takie krótkie swatche. Myślę, że gdzieś w środku tygodnia pojawią się na kanale tych lakierów, jak one wyglądają na różnych kolorach, także jak coś, to Was zapraszam na ten film. I to by było na tyle, tak na dobrą sprawę. Rozglądam się, wszystko pokazałam. Strasznie się nagadałam, strasznie się zmęczyłam. Ale już kończę, bo to jest takie, wiecie, jak się gada, jak taka Kataryna. Tak normalnie na co dzień nie siedzimy i nie gadamy tak da cały czas. A jak się nagrywa, to rzeczywiście to gadanie jest takie dużo. Można się troszeczkę zasapać. Dobra, zapraszam Was w takim razie na film o lakierach, który będzie gdzieś w środku tygodnia, myślę, że w środę. I zapraszam Was na jutrzejsze, mam nadzieję, trendy na jesień i zimę 2017-2018. I do zobaczenia, moi drodzy. Widzimy się jutro, tak? Jutro. Pa!